Cieszę się, że przyjął Pan moje zaproszenie do udzielenia wywiadu, do rozmowy na temat planowanej inwestycji na terenie gminy Pelplin, na temat budowy innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych. Społeczeństwo jest dość mocno zainteresowane tym tematem, ma pewne obawy, które też powiedziało w nieco wcześniejszych rozmowach. Dzisiaj kolej na Pana. Serdecznie chciałbym powitać Pana redaktora, a także powitać szanownych mieszkańców naszego miasta, władze miasta, jak i wszelkie strony stowarzyszenia, które zadeklarowały udział w postępowaniu środowiskowym prowadzonym w chwili obecnej przez Urząd Gminy Miasta Pelplin. Chciałbym podziękować przede wszystkim panu redaktorowi Kociewie Online za wolę odbycia takiego spotkania i po prostu przeprowadzenia z moją osobą, to znaczy jestem przedstawicielem spółki Michna, przyszłego inwestora, woli przekazania pytań strony mieszkańców zainteresowanych, no i może samego pana redaktora. Jestem w stanie i będę się starał merytorycznie, prawdziwie, najbardziej prawdziwie odpowiadać i wyjaśniać na poszczególne pytania. Na początek ustalmy to, co jest takim dla mnie przy rozmowie z każdym najważniejszym pytaniem. Jakiego typu inwestycja jest przez Państwa planowana? Planowana inwestycja jest jakby zarejestrowana pod nazwą budowa zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej i tłuszczy zwierzęcy. Konkretnie chodzi o przetwarzanie surowców poubojowych tylko i wyłącznie pochodzenia drobiarskiego. To znaczy wszelkie ptactwo, kurczaki, kury, kaczki, gęsi, indyki. O takie trzy konkretne gatunki w kategorii trzeciej to są pióra, krew i odpady miękkie. Pazurki, główki, korpusy, tak zwane korpusy rosołowe, części rosołowe, których dzisiaj już rzadko kto kupuje. One są w zbyciu w sklepach, ale rzadko kto kupuje. Dla nas to jest surowiec produkcyjny, te rzeczy chcemy przetwarzać w sposób bardzo innowacyjny. Jesteśmy przekonani, że technologie, które będą zastosowane, które mamy praktycznie zamówione, są to technologie o najwyższym stopniu jakości, innowacyjności na tą chwilę na świecie. Uważamy, że bardziej innowacyjnych i nowoczesnych nie ma. Tak zwane z angielskiego BAT. To są najwyższe technologie, najwyższej jakości. Co ma być przetwarzane? Bo mówi Pan, że przetwarzane głównie ma być elementy drobiowe. Ja też w internecie, na portalach społecznościowych czytałem opinie mieszkańców, którzy twierdzą, że będą tam przetwarzane też części wieprzowe. Panie rektorze, taki był zamysł początkowo, 3 lata temu. Od tego zamysłu odeszliśmy, chociaż w obecnym zakładzie, w jednej z naszych spółek, spółka Michnamit, produkuje i przetwarza dziennie części wieprzowe, konkretnie głowy wieprzowe, i przetwarza tego bardzo duże ilości. Praktycznie zakład jest wykorzystany więcej jak 100%. Na pełnej mocy, nie możemy już więcej tutaj przerabiać, a są to ilości dość poważne i otrzymujemy dziennie w granicach 30 ton kategorii trzeciej, to są tak zwane kości porozbiorowe, czaszki. Chcieliśmy to przerabiać, taki był zamysł, ale stwierdziliśmy po głębokiej analizie, że już od dłuższego czasu weterynaria unijna, konkretnie z Brukseli, więcej jak 10 lat temu, zakazała stosowanie wszelkich białek, protein, mączek wieprzowych do skarmiania przez trzodę chlewną, przez kurczaki, tak samo mączki drobiowe nie mogą być do dzisiaj skarmiane w paszach. Dlaczego zrezygnowałem? Dlatego, że wolimy tę kategorię trzecią z wieprzowych części po prostu sprzedać, bo to się nie nadaje do produkcji karmy dla animals, dla kotków, piesków domowych. W pierwszym rzędzie jest
Podstawowym produktem właśnie są białka i mączki pochodzenia drobiowego lub wołowego. To było powodem, tak, wybrania tego konkretnego produktu. Na czym polega innowacyjność planowanego zakładu? Jest tu kilka punktów. Konkretnie trzeba powiedzieć, że zakład ten, projekt ten jest tak zaprojektowany, tak dobrany, że konfiguracja urządzeń, może nie tak linii technologicznych, bo linie technologiczne przerobu, linia numer jeden przerobu piór, linia przerobu krwi, linia przerobu odpadów miękkich istnieją w Polsce. Ale jeżeli chodzi o całą otoczkę tej linii, o dbanie o środowisko, o ekologię, o dobro społeczeństwa, o zdrowie, o czyste powietrze, to jest cała otoczka urządzeń, które po raz pierwszy w jednym zakładzie, w takiej konfiguracji na terenie Polski zostaną zainstalowane. I to jest ta innowacyjność i wykorzystanie tejże technologii, tej najnowocześniejszej technologii powoduje i pozwala nam nawet o 60% zużycie energii elektrycznej. Pozwala nam ograniczyć zużycie gazu ziemnego. Pozwala nam bardzo mocno ograniczyć pobór wód źródlanych, ponieważ tak jak każde ciało, czy ciało ludzkie posiada tak samo te ciała i pióra, i krew. Krew praktycznie jest w 90% składa się z wody. To wszystko zostanie podczas procesów odparowane. I te wszystkie ścieki po oczyszczeniu w tej beztlenowej oczyszczalni w większości będą powracały do procesów technologicznych, jako czysta woda technologiczna dla wytwarzania pary. Po przejściu przez technologię odwróconej osmozy to będzie woda zdemineralizowana, tak samo jak woda do stosowania do żelazek w domu. Do konkretnych rzeczy teraz przejdziemy sobie tak? Później, myślę. Dobrze, jeszcze. Bardzo proszę. Gdzie pierwotnie planowano wybudować zakład produkcyjny? Czy były brane pod uwagę również inne lokalizacje? Pierwotnie, jeżeli chodzi o rok 2016, bo to jest rozpoczęcie moich działań w tym zakresie, w zakresie tej inwestycji, teren pod budowę był właśnie ten, o którym teraz rozmawiamy, przy obwodnicy między obecnym naszym zakładem mięsnym a obwodnicą. To jest 4 hektary z wszelkimi prawami do takich inwestycji. Czy brał pan pod uwagę jakąkolwiek inną lokalizację? Może nie na samym początku, ale po kilku miesiącach jak najbardziej zacząłem się starać o nabycie terenu, który byłby może oddalony, który po prostu jakby inaczej, powiedzmy, jakby się schował. To, co dzisiaj słychać, tak, to nikt nie chce tego widzieć, nikt nie chce, żeby zasłaniało to jakieś widoki, piękne krajobrazy. Ja o tym wtedy już myślałem, że mogą być takie właśnie uwagi. Nie myślałem, że tak mocno będą nasilone jak w chwili obecnej, ale myślałem, po prostu chcieliśmy tam się przenieść, a tu jednak chcieliśmy zostawić teren pod planowane 2 zakłady i to w tamtym czasie. Na tych 4 hektarach były 2 działki po 2 hektary. Na jednym miał być wybudowany zakład rozbioru mięsa o dużej, większej mocy jak teraz. Warunki środowiska były procedowane, tyle co pamiętam, chyba nawet otrzymał decyzję. I drugi zakład miał być innowacyjnym, nowoczesnym zakładem produkcji, zautomatyzowanym w pełni produkcji konserw mięsnych. I wtedy żeśmy poszli po prostu, żeby szukać tego innego terenu. Skoro były gdzieś brane pod uwagę 2 lokalizacje, według pana, czy dla państwa, która lokalizacja byłaby lepsza? W 100% żadna by nie była lepsza. Każda by była taka sama. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o ekologię, o niezatruwanie powietrza. Jeszcze raz, ta technologia to gwarantuje. Czy by było to tu, czy by było to tam, konkretnie tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tak? A ze względu, jeżeli chodzi, gdybyśmy się oddalili, by było to 2 km stąd, czy 2,5, bo tak to było planowane, pomiędzy śmietnikiem a rzeką Węgiermucą. Ta działka była wytyczona, były poczynania, były nakłady zrobione. Tylko zaznaczyć trzeba, że ta działka nie była nasza i do dzisiaj nie jest nasza. Nie doszło do transakcji ze względów wiadomych. Zostało opracowane, plany zostały opracowane, zostały złożone do gminy, ale do dzisiaj nie zostało to poddane do procesowania
na sesji. Czyli skoro dla Państwa żadna z tych działek nie ma żadnej przewagi, jeżeli chodzi o miejsce, o oddziaływanie na środowisko, co poszło nie tak? Co uniemożliwiło Państwu jednak wybudowanie tej inwestycji na terenie, który jak jest oddalony od najbliższych zabudowań, aż pięciokrotnie dalej niż ten zakład, który ma powstać tutaj w okolicy obwodnicy? Panie redaktorze, drodzy mieszkańcy, myślę, że powodów było po prostu kilka. Nie był to powód jeden. Dokumentacja na zmiany do planów została złożona przez specjalistyczne biuro, gdzie Urząd Gminy zlecił takie wykonanie tych planów i bodajże to był marzec, kwiecień 2018 w zeszłym roku. Z wiadomych przyczyn nie zostało to przekazane na sesję Rady Miasta, żeby to uchwalić. Plan był wyłożony w Urzędzie Miasta dla zainteresowanych. Każdy ma prawo do wglądu, każdy mieszkaniec, stowarzyszenia wglądu i do składania uwag. Uwag było bardzo dużo. Ówczesny burmistrz, dwóch burmistrzów, tak trzeba powiedzieć, bo burmistrz i wiceburmistrz, te uwagi zostały przyjęte. I tym samym jakby odrzucono procedowanie zatwierdzenia zmiany do planu. Wcale to nie poszło na sesję. Gdzie mogę, jeżeli można, panie to, że dodam sam od siebie, był to okres wyborczy. Był to rok wyborczy. I to było jednym z głównych powodów, że to nie poszło. Po prostu za dużo głosów było negatywnych. Jeżeli byłaby jakakolwiek jeszcze szansa na to, aby ten projekt powrócił do obrad Rady Miasta, czy Państwo jako inwestorzy byliby zainteresowani budową tego zakładu w okolicy Pszoku i w okolicy GPZ-u, jeżeli tam zmieniłby się jednak ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Ciekawe pytanie, panie redaktorze. Na chwilę obecną trzeba powiedzieć, że w związku z tym, nie ukrywając, są to ogromne nakłady, bardzo znaczne koszta z tym związane z tą inwestycją, bo to wyjazdy, pozyskiwania dostawców, inżynierowie, rzeczoznawcy, jedno z drugim, już były to znaczne kwoty sięgające powiedzmy kilkuset tysięcy złotych. Na tamten czas. Widzieliśmy, że straciliśmy przez to pół roku. Mieliśmy spotkanie w styczniu, bodajże na początku stycznia, z sołectwem Ropuchy w miejscowości Nowy Dwór. Oddalony też od tego miejsca, gdzieś po prostej linii, jakieś 1000-1200 metrów. Wszystko tam staraliśmy się wytłumaczyć. Było tam bodajże z 15-20 osób. Był pan sołtys, był ówczesny radny z tego terenu, przepraszam, nieobecny. Mieliśmy telewizor, mieliśmy film poglądowy. Jak najwięcej staraliśmy się ludziom wytłumaczyć. Przekazaliśmy te wszystkie informacje. No ale dalej wszystko szło tak jak szło, zostało to nakręcane. Proponowaliśmy wyjazd wspólny do Włoch wtedy i po tym spotkaniu w Nowym Dworze zaczęły się rozmowy na temat wyjazdu i organizacje. Powróćmy tylko do tego. Czy Państwo byliby zainteresowani jednak budową tej inwestycji na tamtym terenie? Trzeba być szczerym do końca. Takie myśli i takie rozmowy w zarządzie spółki przeprowadzaliśmy, ale są nakłady na tą chwilę są zbyt wysokie. Za tym muszą stać prawnicy, za tym muszą być żelazne zgody. Jest taka możliwość procedowania, ale ona musi się zacząć od innego końca. Były takie propozycje. Panie Michna, my teraz będziemy za, nie będzie sprzeciwu, ale niech pan buduje dalej. I to było niedawno, w tym roku. A to nie może być tak. Będziemy za, nie będziemy przeciwni, niech pan buduje dalej. Są z tym związane różne i dość poważne procedury. Inwestycja na dzień dzisiejszy kosztuje w granicach 2 milionów, co możemy udowodnić. Dokumentację, projekt. Mamy biuro projektowe, Transprojekt Gdański konkretnie, bo to jest wiadomo. Bilfinger, Tebodin Polska, to są technolodzy z Warszawy, którzy w naszym imieniu jeżdżą po Europie, po świecie, te technologie sprawdzają, podpisują w naszym imieniu też jakieś zobowiązania, umowy. Także koszta są bardzo znaczne poniesione. Jakie surowce będą przetwarzane w zakładzie? Jakie gotowe produkty będą wytwarzane? Już pan troszkę na początku nam opowiedział tak naprawdę, jakie to będą surowce. Teraz tak bardzo konkretnie. Jakie surowce i jakie z tego będą pochodziły produkty i na przykład przykładowe zastosowania, naprawdę kilka zastosowań tych produktów. Są to trzy jakby produkty pochodzenia zwierzęcego, drobiowego, poubojowe. Są to pióra, gęsie pióra, kacze pióra, mamy puch. Gęsie 100%, kacze jakiś tam słabszy i to się nadaje do pięknych kurtek, pierzyn, ta kurze pióra,
nie mają puchu. I tu ewentualnie nadają się na wykorzystanie poprzez technologię zastosowania hydrolizy. Otrzymujemy akurat w tej technologii niskotemperaturowej, to jest maksymalnie w temperaturach do 130 stopni, otrzymujemy super białka, proteiny. Krew tak samo, tylko drobiowa, też otrzymujemy hemoglobinę, plazmę i mączkę wysokiej klasy, susz krwi. Jeżeli chodzi o trzecią linię, uboczne odpady miękkie, typu korpusy, typu pazurki, z tego otrzymujemy mączkę typowo mięsno-kostną i tłuszcz. Wysokogatunkowy tłuszcz. Jeszcze raz zaznaczę, że mączka z pierza jest to wysokobiałkowe, wysokokaloryczne białko, bardzo mocno przyswajalne w wysokim stopniu. Akurat ta produkcja w 90 paru procentach jest przyswajalna przez organizm zwierzątek domowych. Mączka z krwi jest to też innowacyjna linia technologiczna, która chyba będzie jako pierwsza w Polsce, która produkuje susz krwi o średnicy poniżej 400 mikronów. To jest średnica mniej jak 0,4 mm. Na tą chwilę, co mi wiadomo, w Polsce są linie, które produkują powyżej 600 mikronów, 700, dużo grubsze, to tym samym gorzej strawne. Zastosowanie do wszelkich karm dla rybek akwarianych. Japonia, Tajlandia, tamten rynek, na to jest duży, duży popyt. Tak? Surowce miękkie, z tego otrzymamy mączkę mięsno-kostną, to jest też, można powiedzieć, baza najlepszych karm, najwyższe jakości, na tą chwilę tak samo, tym samym najdroższe karmy, które można kupić dla zwierzątek domowych. To jest podstawa wykonania i czym lepsza karma, tym jest tego białka więcej, nawet do 35% zawartości ogólnej masy. Tłuszcze mają też zastosowanie i jest przeznaczony do, jako energetyczny suplement do produkcji właśnie tych karm, wysokoenergetyczny. Natomiast te czyste, wszelkie tłuszcze są przeznaczone do przemysłu kosmetycznego. Najdroższe kremy, czy szminki, czy inne rzeczy, to jest właśnie to, co w gospodarstwie domowym, w higienie na dzień dzisiejszy ludzie wykorzystują. Czy planowana działalność sprzedażowa z planowanej inwestycji będzie na skalę lokalną, krajową, europejską, czy też światową? Odpowiedź jest następująca. Produkty w tym sektorze, w tej branży, gotowe produkty finalne mają popyt globalny. Na tą chwilę, gdybyśmy już produkowali, mamy klientów w Brazylii, w Turcji, w Indiach, w Afryce, w Chinach. Na te produkty są zapotrzebowania tak daleko, ale też są i na polskim rynku. Czym wyższa jakość, to ten wysoki klient, ten najlepszy klient z najwyższej półki chce kupić ten produkt, ten suplement jego produkcji w zakładach lub z zakładów o najwyższym stopniu czystości, higieny i wyprodukowania. Bo jest nie sztuką wyprodukować białko z piór. Jeżeli ktoś ma technologię wysokotemperaturową, to te pióra podczas hydrolizy zostaną praktycznie spalone. To będzie tylko wypełniacz karmy. On będzie miał zawartość 50-60% przyswajalności. Jakie jest planowane zatrudnienie w nowym zakładzie? Jakich pracowników będzie poszukiwała spółka? Na pewno na każdej zmianie minimum 2-3 techników, nawet inżynierów, od zarządzania ruchem zakładem, ruchem maszyn, mechaników wszelkich, tak, do konserwacji, pilnowania ruchu zakładu. Ogólnie na każdej zmianie, będą to 3 zmiany, przez 6 dni w tygodniu, 5,5 można powiedzieć, bo produkcja będzie zazwyczaj wszelkie odpady, które zostały w ubojniach uzyskane z uboju piątkowego, no to trzeba będzie aż do soboty, do przedpołudnia to wszystko przerobić, bo to trzeba pozwozić. Każdy odpad, który jest wyprodukowany danego dnia, musi ubojnie opuścić i musi się u nas znaleźć. W pierwszej fazie bezpośrednio naszych ludzi planujemy zatrudnić łącznie z administracją, z działem handlu, 3 zmiany produkcyjne, 3 zmiany na oczyszczalni ścieków, tak, 3 portierów, 1 człowiek gospodarczy, który zajmuje się automatyczną myjnią samochodów ciężarowych, no i terenem musi porządki dotrzeć. To jest nie mniej jak 40 osób. Wróćmy do technologii. Czym jest oksydizer? Jak on działa? Oksydizer termiczny. Urządzenie termiczne, sama nazwa mówi, do sprawnego działania, którego jest potrzebny nieodzownie gaz
ziemne w tym przypadku i to w dużej ilości. Oksydajzer, który będzie wykorzystany w naszej technologii, jest to oksydajzer, który wytwarza temperaturę 950 stopni Celsjusza. Dlaczego tak wysoka temperatura? Pokrótce wróćmy do linii. Proces technologiczny produkcji, przetwarzania każdego z tych surowców jest przetwarzany w procesie zamkniętym, hermetycznym. Od przyjęcia surowca do bufora, do zbiornika, są to zbiorniki 50-tonowe, przyjmujemy, zamykamy hermetycznie proces mielenia, rozdrabniania, gotowania, dekandery, suszenia, potem młyny, mączka. Odbywa się proces zamknięty i w każdym, jeżeli to jest temperatura 130 stopni, to wytwarzają się tak zwane lotne związki organiczne. Oksydajzer jest odpowiedzialny za neutralizowanie w całości, w 100% tych lotnych związków organicznych, które wydostają się podczas procesów, tak zwanym aerduktami, to są kanały powietrzne, wszystko ze stali nierdzewnej i są odprowadzane te lotne do tego oksydajzera i tam w temperaturze 950 stopni Celsjusza, praktycznie to jest jak lampa błyskowa, podczas robienia zdjęcia zostają spalone. Te lotne związki organiczne, że żadna organika, żadne brzydkie jakieś zapachy nie wydostają się na zewnątrz w postaci opary pogazowe. Od spalenia gazu wydostaje się do atmosfery. Jest 0,000. Czym jest skraber? Skraber to jest inaczej filtr wodny, płuczka wodna, która się wspomaga jakby środkami chemicznymi. W tym przypadku jest to chlor rozcieńczony, która pobiera w automacie odpowiednie ilości. Jak każdy zakład w Polsce, czy to stolarnia, czy to piekarnia, czy to zakład mięsny, musi być wyposażone w wymianę powietrza. W Polsce jest norma, że minimum te dwa razy, u nas będzie nawet trzykrotność wymiany powietrza z wszystkich hal. Są czerpnie, gdzie na hale czerpie się świeżutkie powietrze z nadwórza, ale to powietrze w środku zostaje jakby przez produkcję zniszczone, tak? I człowiek pracujący w tym pomieszczeniu mdleje, powiedzmy, czy jakieś zawroty głowy, jak za długo się pracuje. Dlatego powietrze musi być świeże. U nas w zakładzie też jest świeże, jest wymiana powietrza. I to powietrze jest czerpniami specjalnymi wciągane i odprowadzane znowu duktami do tego powietrza, do tych płuczek i tam zostaje umyte, wyprane, bo to jest płuczka wodna, tak? Filtr powietrza wodny. Na podstawie tego zostaje wypłukane, zneutralizowane jakieś bakterie i powietrze to jest z powrotem wprowadzane do zakładu na hale przy pomocy mieszanki naturalnego powietrza, jest rozcieńczane i wprowadzane z powrotem. Także jest to w cyklu zamkniętym przeprowadzany cały ten cykl wymiany i czyszczenia powietrza z hal. W tym przypadku nie ma absolutnie żadnej obawy. To jest namacalne, jest to we Włoszech. Nigdzie więcej tu w Polsce tego pokazać nie mogę. Gdzie na chwileczkę mógłbym zwrócić uwagę, 2 tygodnie temu w Tczewie uruchomiono skrubera. Za 14 ponad milionów, tyle co czytałem, miasto Tczew wybudowało halę zamkniętą, szczelną, dla dojrzewania kompostów, osadów po oczyszczalni. I to jest przy osiedlu bajkowym. I został uruchomiony skruber. Troszeczkę może nie taki jak nasz, takiej klasy, ale do którego jeszcze potrzeba filtry węglowe, które można w Polsce nabyć. I to jest jeden skruber. Jeżeli on nawali, to też będzie dalszy problem. U nas trzeba zaznaczyć, że są 2 skrubery, 2 oksydajzery. Jak jeden nawali, komputer zarządzający całym zakładem w ciągu maksymalnie 30 sekund uruchomi drugi. Nie ma urządzenia w naszej technologii, które by nie miało zastosowanych bypassów. Coś nawali, jakiś filtr się zapcha. Owszem, my to widzimy na monitorach, ale automaty to wszystko otwierają. Drugie, a te są remontowane błyskawicznie. Jak funkcjonuje technologia niskotemperaturowa? Technologia LTWR to jest technologia w systemie niskiej temperatury przetwarzania tych właśnie ubocznych produktów. Maksymalnie, zaznaczam, to jest do 130 stopni, ale proces normalny to jest 120-125 stopni. Chodzi tu o to, żeby w bardzo łatwy sposób rozgotować te części stałe, tą masę, która została zmielona, rozdrobniona, żeby powstało rozdzielanie, łatwe rozdzielanie cząstek stałych od płynnych.
I to jest ta cała procedura niskotemperaturowa. W niskotemperaturowej, stosując technologię niskotemperaturową, jest wysoka gwarancja, bardzo wysoka, że uzyskamy bardzo wysokiej jakości proteiny, białka. Bardzo wysokiej jakości, po prostu wartości nie zostaną jakby spalone. Treść, która zostanie przez organizm spożytkowana i po czym zwierzątka mają rosnąć, a nie tylko przybierać na wadze i to wydalać. Jaka jest różnica między tą technologią wysokotemperaturową? Technologia wysokotemperaturowa to jest technologia raczej mówiąc konwencjonalna, no to są technologie stare. Potrzebuje ona dużo więcej mocy elektrycznej, więcej gazu, no bo wyższa temperatura to wszystkiego więcej, tak? Bardzo mocno firmy są bardzo mocno narażone na straty, na ekonomię, no bo bardzo często chwila nieuwagi, hydroliza za gorąca, pióro jest spalone. To jest tylko popiół. To się do niczego nie nadaje. Kurz. I są to po prostu straty. Jest dużo energii, dużo emisji do powietrza się dostaje, tak? Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.